Witajcie moi drodzy w poradniku jeździeckim Iskrowym. Dzisiaj Wam zaprezentuję vlog z trzydniowych zawodów w Sopocie. Zabrałam ze sobą cztery zawodniczki, które brały udział w regionalnych zawodach i w Mistrzostwach Pomorza Młodzików i Juniorów, więc zachęcam Was do oglądania. No, pierwszy dzień zawodów, nasza stajnia. Tu wątonek. Maria kucuje wątonka. Antoszka jak zwykle je. Tutaj jest Ania, szorowanko, Justysia. Dzisiaj pierwsze jadą. O, Arizalina nasza piękna. Dzisiaj pierwsza jedzie Hania i Dalia. Na konkursie regionalne dzisiaj pierwsze. Potem jedzie Antośka. Ale to gdzieś po południu. Ja nie jadę. Bo dzisiaj jest 10. Godzina 10. Chorowanko. Pola, uśmiechaj się więcej. Dojechaliśmy na miejsce około godziny 7:30 w piątek, ponieważ zawody zaczynały się już od piątku, trwały przez sobotę i niedzielę. I my dojechaliśmy właśnie z konikami po tej godzinie. Zakwaterowaliśmy koniki w starych stajniach i poszliśmy zobaczyć na hipodrom, co się dzieje. W kategorii młodziku startowała Antosia Romowicz na Arizonce i ona była w grupie kucy A2. Pola Dąbrowska na Juście startowała w swojej kategorii, czyli juniorów młodszych, i startowała na Juście w kategorii dużych koni. A niestety Hania Dynowska i Daria Pilipiec nie brały udziału jako w Mistrzostwach Pomorza, ale za to wzięły udział przez 3 dni w regionalnych zawodach, w skokach przez przeszkody właśnie w Sopocie, na swoich ukochanych konikach, czyli Hania na Etnie, a Daria Pilipiec na Wątonie. Piątkowe zawody rozpoczęłyśmy zawodami regionalnymi. Daria i Hania wystartowały w klasie L, miały po 2 przejazdy. W pierwszym przejeździe Hania miała jedną zrzutkę i przejazd był taki, można powiedzieć, przytkany, za wolny. Troszkę Hania się kłóciła ze mną, ale w drugim przejeździe, jak tutaj widzicie, całkiem przyzwoicie tempo wyglądało, ale jeszcze brakowało troszkę płynności w tym parkurze i w szczególności tutaj, jak widzimy, Etna wbiegła w szereg i niestety to skutkowało 2 zrzutkami. Gdyby Hania szybciej zareagowała, w zakręcie raczej wycofała ramiona i delikatnie zadziałała ręką, raczej Etna by odpowiedziała jej w sposób taki pożądany, czyli ten przejazd byłby... 8 punktów karnych, czas w normie. Ale drugi teraz ponownie przed nami Czukarlos, dosiadany przez Aleksandrę Pobłocką, a przygotowuje się Alba Luna. Daria w piątek też miała na koncie swoje 2 przejazdy w klasie LL. Niestety pierwszy przejazd, w pierwszym przejeździe Daria zaliczyła upadek, ale i też miała zrzutki na innych przeszkodach. Brakowało w tym pierwszym przejeździe płynności i aktywnego galopu. Drugi przejazd Daria miała na czysto i z dobrym czasem, ale też troszkę brakowało tutaj płynnej jazdy, pewniejszego galopu w zakrętach i większego podążania za ruchem. No ale jak wiecie, trochę stres daje popalić, szczególnie pierwszego dnia. No i na takich zawodach no, wyższej rangi, można powiedzieć. Ale jak widzicie tutaj do szeregu zabrakło tylko sygnału łydką przed samą przeszkodą, żeby on właśnie nie skrócił u fuli, ale tak ogólnie już zaczynało to wyglądać. Tutaj zabrakło oczywiście zmiany nogi, ale Daria skupiła się na tym właśnie, żeby na tej przeszkodzie, na której spadła, tak jak tutaj widzimy, to była przeszkoda numer 6 w pierwszym przejeździe, włożyła no, jak najwięcej energii w to, by jednak ukończyć ten parkur na czysto, by poprawić swoje błędy. No i w piątek oczywiście odbyły się konkursy w ramach Mistrzostw Pomorza. Tutaj widzicie Antonię Romowicz na Arizonce, która startowała w swojej grupie młodzików. Przejazd był, tutaj jak widzicie, Antosia miała dosyć duży problem, żeby podjechać tam do baneru. Arizonka była dosyć mocno zestresowana i przejęta
tą sytuacją, która ją zastała, czyli wielką halą, kolorowymi przeszkodami. I tutaj pojawił się błąd typowy dla jeźdźca, troszkę Antosia dla na pewnego tak naprawdę dojechała, wjechała w ten szereg, oddała rękę i po prostu Arizonka przegalopowała obok przeszkody. Nie ukrywam, że to się stało pierwszy raz, odkąd znam tego konia, że gdzieś tam przeszkodę ominęła. No ale jak widzicie, już tutaj powolutku Antosia nabiera pewności w prowadzeniu, mimo że brakuje tutaj w tym przejeździe właśnie takiej płynności jazdy, płynności i jakości galopu. Ale pamiętajcie o tym, że Antosia ma tylko 10 lat i to były jedne z takich poważniejszych zawodów, to chyba pierwsze, bo już miała doświadczenie w startach w Sopocie, startowała też na kucykach w innej stajni, a teraz pod barwami stajni Iskra. Jak widzicie, już resztę przeszkód w miarę pewnie Antosia prowadziła, mimo że Arizonka wahała się, patrzyła na boki, gołębie bardzo ją przerażały, ale mimo to ukończyła parkour. A tutaj widzimy Polę Dąbrowską na Juście, która w swojej kategorii w Mistrzostwach Pomorza startowała w juniorach młodszych, w kategorii dużych koni. Były to jej pierwsze zawody, takie bardzo poważne, ale słuchajcie, to były drugie zawody w ogóle wyjazdowe. No i jak widzicie, ten przejazd jest dosyć, można powiedzieć, troszkę chaotyczny. Pamiętajcie o tym, że właśnie w Mistrzostwach Pomorza pierwszy i drugi dzień to są parkury na styl, na dokładność, na prowadzenie konia. I tutaj, jak widzicie, w miarę fajnie Pola wjechała w ten szereg, doprowadziła do przeszkody. Tam niestety mieliśmy właśnie problem, koniki w te baobaby zaglądały, patrzyły w banery, troszkę się obawiały tamtej części hali, ale mimo to Pola, jak na pierwszy swój poważny parkour i poważne zawody, dobrze sobie poradziła. Tutaj zabrakło, jak widzicie, najazdu na wprost zdecydowanie. Pola pod kątem najechała na tą przeszkodę, zabrakło podążania za ruchem i niestety skutkowało to właśnie takim skokiem. Po pierwszym dniu zawodów, czyli po piątkowych startach, w dziewczynach było bardzo dużo emocji, były zadowolone. Daria miała czysty przejazd, poprawiła ten upadek. Dziewczyny tak samo, każda z nich w drugich przejazdach, mimo że były błędy, to poprawiły swoje przejazdy. Starałam się dziewczyny podbudować i zmobilizować je do sobotnich startów, do sobotnich zawodów, tak by dziewczyny nie stresowały się. Dziewczyny były bardzo przejęte wyjazdem na te zawody, bo to są pierwsze w historii naszego klubu jeździeckiego trzydniowe zawody, w których rzeczywiście zabraliśmy koniki, śpimy w zupełnie innym miejscu i uczestniczymy w Mistrzostwach Pomorza. I dziewczyny czuły, można powiedzieć, taką troszkę presję i wiele emocji im towarzyszyło w związku właśnie z tymi startami. Starałam się im pokazać, żeby stres i te emocje, które nim towarzyszą, przełożyły na determinację w pracy z końmi. Więc zapraszam Was teraz do obejrzenia przejazdów z sobotnich zawodów, z przejazdów właśnie w Mistrzostwach Pomorza i z przejazdów z zawodów regionalnych, ponieważ w sobotę dziewczyny zapisałam wszystkie na zawody regionalne, czyli Pola i Antosia, które brały udział w zawodach regionalnych, też startowały w klasie LL, która była jeszcze przed ich startami właśnie tymi najważniejszymi w mistrzostwach. No i widzicie tutaj na parkurze Darię Pilipiec na wątonku. Daria miała troszkę pecha na tych zawodach, ponieważ zaliczyła dwa upadki. Najpierw w piątek, no i w tym przejeździe niestety na Okserku też Daria spadła. Mimo że bardzo starała się prowadzić prawidłowo wątona i utrzymywać równe tempo, to po prostu zabrakło jej troszkę szczęścia. Ja zawsze wiedziałam, że Daria jest troszkę bardziej ujeżdżeniowcem, dresażystą, bardziej się czuje pewniej między szrankami jak w parkurze, ale radzi sobie też bardzo dobrze w parkurze i to pokazały zawody dwa tygodnie wcześniej w Barłominie, gdzie Daria bardzo ładnie się zaprezentowała i pokazała też fajną jazdę. Tutaj zabrakło niestety szczęścia w tym przejeździe. Teraz Hanie Dynoską na koniu Etna.
w swoim przejeździe w klasie LL. Zabrakło tutaj troszkę wyprostowania przed wejściem w zakręt, dlatego Etna też krzyżowała. No też nie ukrywam, Etna była dosyć mocno nabuzowana tego dnia, ona bardzo chciała iść do przodu. Mimo to Hania dawała sobie bardzo fajnie radę, tylko tutaj zabrakło decyzji, zdecydowania, jak widzicie, do tego dojazdu do szeregu. Zabrakło nie dość, że jazdy na wprost, to jeszcze Hania zbyt szybko wyszła naprzeciw. No i Etna musiała dołożyć taką małą fulę, nazywa się to w takim żargonie naszym jeździeckim, skokowym, wyskoczyła z piątej nogi. Ale jak widzicie, parkour tutaj od połowy parkouru Hania zaczęła myśleć, że jednak musi troszkę aktywniej pogalopować. No i to zaprocentowało czystym przejazdem w klasie LL. No i ostatnia moja zawodniczka, czyli Antonia Romowicz na Arizonce. Startowała też w klasie LL w zawodach regionalnych w sobotę. Zadecydowałam dlatego, żeby dziewczyny też się poczuły troszkę pewniej, przejechały sobie szybciej parkour, zanim pojadą mistrzowskie parkury. Tutaj zabrakło troszkę do tej pierwszej przeszkody takiej pewności w najeździe. Tutaj Antosia nie zmieniła nóżki, ale galopowała na wprost i do przeszkody w miarę prawidłowo doprowadziła Arizonkę. I w sobotę, nie ukrywajmy, że Arizonka już była o dużo pewniejsza w parkurze, zdecydowanie łatwiej się Antosi prowadziło ją i to też procentowało właśnie, jak widzicie, w takiej lepszej jakości pracy, tak? Mimo że jeszcze zabrakło tutaj większej pewności w galopowaniu do przeszkody, brakowało takiego ustabilizowanego tempa, pewnego tempa, bo jak widzicie, tutaj na tej przeszkodzie brakowało troszkę do niej, bo no Antosia przysnęła, ale starała się doprowadzić prawidłowo do przeszkody i tak samo tutaj na tym okserku taka sama sytuacja, ale zaprocentowało to mimo wszystko czystym przejazdem w klasie LL. No i już tutaj widzimy sobotni przejazd mistrzowski w kategorii kucy A2 Antonia Romowicz w Młodzikach. Rozpoczęła parkour właśnie, który oczywiście kwalifikował się do finałów w niedzielę. No jak widzicie, od razu widać różnicę tempa. Tutaj Antonia zdecydowanie lepiej prowadziła Arizonkę, bo aktywniej zmieniała nogi. Troszkę zabrakło jazdy na wprost na szereg, ale przynajmniej ta jakość galopu, jakość prowadzenia jej zdecydowanie była lepsza. Arizonce wszędzie pasowało, ale dzięki temu, że właśnie Antonia dbała o to, żeby koń galopował w zakręcie i utrzymała po prostu równe tempo. I tutaj zdecydowanie Arizonce łatwiej było poruszać się od przeszkody do przeszkody i skakać w dobrej jakości, tak? Tutaj niestety ocenione było właśnie galop na złą nóżkę, bo to dalej było na ocenę stylu jeźdźca i zabrakło tutaj tej zmiany nogi. Jedynie co można by się do tego zakrętu przyczepić. Ale parkour uważam, że był bardzo ładny. O, i na parkurze jest Hania Dynowska w klasie L dwufazowej. Jak widzicie, Hania zaliczyła już zrzutkę na pierwszej przeszkodzie, więc niestety już nie jechała drugiej fazy. Ale no, jak widzicie, tutaj zdecydowanie wina była w doprowadzeniu Etny do przeszkody. Jak już wcześniej wspomniałam, Etna miała bardzo dużo energii tej soboty i bardzo chciała mocniej galopować, ale ja lubię ją taką, bo ona lepsze skoki oddaje, jest pewniejsza wtedy i widzę, że Hania tutaj już zaczęła rozumieć, że lepiej jest troszkę aktywniej pogalopować, bo Etna wtedy skacze czysto. Mimo tej zrzutki jestem zadowolona z dziewczyn. No i widzimy tutaj na parkurze pole na Juście, już po przeskoczeniu pierwszej przeszkody. To już jest przejazd mistrzowski, czyli drugi dzień zawodów, półfinał w Mistrzostwach Pomorza Juniorów Młodszych. Pola startowała w kategorii duże konie. Tutaj do tego parkuru można się przyczepić o tyle, że brakowało równego tempa, płynnej jazdy,
brakowało troszkę spokojniejszej ręki, co procentowało niestety tym, że Juście do niektórych przeszkód nie pasowały odległości i brakowało takiego cyknięcia, brakowało tutaj takiej łydki, która troszkę wyśle Justę do przeszkody. No tutaj jak widzicie na ten szereg najechała krzywo, zabrakło tempa, wyszła troszkę przed konia i zaprocentowało to troszkę większą ilością punktów za styl. Dwa dni pełne emocji, pełne wzruszenia, pełne też i zadowolenia i ogromnej analizy w głowie. Zapraszam Was do tego, żeby zobaczyć teraz trzeci dzień, w którym dziewczyny dostały się do finału, i Antonia, i Pola, i chciałabym Wam zaprezentować ich przejazdy w Mistrzostwach Pomorza, ale i też Darii i Poli. Daria startowała w klasie LL, a Hania startowała w klasie LL i L dwufazowej z Etną. W klasie LL też brała udział Daria z Wontonem, lecz niestety zaliczyli dwa wyłamania, co spowodowało dyskwalifikację z konkursu. A tutaj widzimy teraz Hanię i Justę w swoim przejeździe w klasie LL, gdzie zaprezentowali bardzo ładną jazdę, w której Etna pewnie aktywnie galopowała, co zaprocentowało pierwszym miejscem, gdzie już na początku wiedzieliśmy, że Hania wykręciła taki czas, że będzie bardzo ciężko innym dogonić je, dziewczyny. Nie ukrywam, że Etna ma ogromne serce do skoków i bawi ją ta praca, co zresztą widać, mimo że nie należy do łatwiejszych koni w prowadzeniu w parkurze. Lubi wciągać jeźdźca w taką gierkę troszkę rękoma, ale jak widzicie, tutaj dziewczyny pokazały swoją klasę, tak jakby w przejeździe, gdzie Hania i Etna zgrały się bardzo fajnie. Hania zaufała Etnie i wynik był pierwsze miejsce. No i widzimy tutaj Hanię w przejeździe w klasie L. Na początku Etnusia się troszkę denerwowała, ponieważ z nagłośnieniem zdecydowanie mieli problem. W takiej formie, że było duże uderzenie podczas dzwonka i Etna się bardzo tego bała i denerwowała się i słyszała wcześniej te dzwonki i na każdy dzwonek podskakiwała do góry. Ale Hania tutaj w klasie L bardzo ładnie poprowadziła Etnę, bardzo aktywnie, dynamicznie, no, tak jak Etna lubi, już wcześniej wspominałam. Etna miała bardzo dużą chęć skakania tego dnia i bardzo chętnie wykorzystywała swoje możliwości, które ma zdecydowanie wyższe jak klasa L, ale jak widzicie, tutaj Hania w linii w trzech przeszkodach poradziła sobie fajnie, jedynie zabrakło troszkę spokojniejszej jazdy do tej trzeciej przeszkody, ze względu na to, że Etna wybiła się też tak jakby z piątej nogi, zabrakło jej troszkę bardziej płynnego dojechania do tej przeszkody. Możemy zauważyć bardzo dużą różnicę w przejazdach jeszcze piątkowych, a sobotnich, a w tym przejeździe, w którym Hania zaprezentowała bardzo aktywną, dynamiczną jazdę, z tego względu, że to był konkurs na szybkość. Kto najszybszy i kto w czystym przejeździe wygrywa. No i Hania bez wątpienia zajęła pierwsze miejsce już na samym początku. Było wiadomo, że będzie ciężko pobić jej wynik. Więc Hania w klasie LL i w klasie L zajęła pierwsze miejsce zasłużenie z Etną. No i tutaj już finałowy przejazd, czyli druga faza tak jakby, która już rozstrzygała bez dwóch zdań, kto jakie miejsce zajmie właśnie w Mistrzostwach Pomorza Młodzików w kategorii kucy A2. Bardzo mi się podoba, w jaki sposób prowadziła Antosia Arizonkę, bo ten trzeci dzień rzeczywiście był już taki fajny, bo te tempo i prowadzenie do przeszkody było pewne. Jak widzicie, bardzo ładne, proste najazdy na środek przeszkody. To pokazywało właśnie taką pewność w prowadzeniu konia do przeszkody, doprowadzaniu konia, pomaganiu mu w tym, by ta jakość skoku była bardzo dobra, co zaprocentowało ładnym, czystym przejazdem.
No i tutaj w finowym przejeździe pola na Juście, czyli niedzielny przejazd finałowy Mistrzostw Pomorza juniorów młodszych w kategorii duże konie. Pola zaczęła bardzo ładnie, fajnie galopowała, równo w końcu ta, o widzicie jak tutaj wiecie, ten najechała na tą linię naprawdę bardzo dobrze, optymalne odbicia, może troszkę więcej ręki mogła oddawać, ale bardzo fajnie doprowadzała, zobaczcie, do każdej przeszkody, do której teraz dojechała Pola było naprawdę w porządku, aż serce rosło i słuchajcie, tutaj zdarzył się upadek. Zawody i po zawodach. 3 dni zmagań, a tak szybko minęło. Dziewczyny były niezwykle zmęczone po tych zawodach sopockich. Wcale im się nie dziwię, ponieważ dla nich to były ogromne emocje, dużo stresu, ale i pozytywnej energii. Dziewczyny pokazały się różnie, był cały wachlarz i kalejdoskop zmian, ale w efekcie dziewczyny poprawiły swoje wszystkie błędy, były czyste przejazdy, dziewczyny naprawdę analizowały, sumiennie przygotowywały się codziennie do swoich startów i rosło mi serce, gdy na nie patrzyłam, bo widziałam, że naprawdę dziewczyny starały się podejść do tego poważnie i z głową. Dla mnie to jest czystą przyjemnością pracować z takimi miejscami, z takimi osobami, które traktują bardzo poważnie, ale z uśmiechem na twarzy i wiedzą, że są i porażki, i są sukcesy. Słuchajcie, ja tymczasem się żegnam z Wami. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten filmik. Mam nadzieję, że wyciągnęliście coś też dla siebie i tym bardziej mam nadzieję, że spotkamy się u nas w Stadninie. Moi drodzy, do zobaczenia.